Jestem upośledzony piesek, cześć. A ja jestem pirat. Dobra, to będzie odcinek. I to będzie odcinek. Zostawcie ten sam przycisk, jaki jest na mojej głowie tam na dole. Albo na kursorze, nie wiem, dobra. Na czymś tam to zmontuję, nie wiem. Tutaj, tam na dole, okej? Okay? A no tak, przecież... A nie, myszkę widać, to będzie na myszce, dobra. No to dzisiaj jest... Nie, nie możemy tam iść, nic nie można widzieć, co ten. Zaraz wszystko pokażemy. Pierwsze idę zebrać malinki. Tu, tu, tu. O! Ej, na samym początku mi Berysic wyleciał. Okej. Okay. Więc koks. Dawno nie było odcinka z Islandsów, nie? Z Islandsów. Ostatni był chyba, jak ci schackowali to konto. U mnie niedługo też będzie odcinek, tylko myślę nad czym i nie ma odcinków dlatego, że mnie nie ma w domu, bo sobie jeżdżę. A wiesz co ja robię? Grasz. Tak, ja w wakacje gram i oglądam TikToka i YouTube'a. Dobra, wiesz co? Chodź mi się ustawnie przy piramidzie, która dalej nie jest dokończona. A ja powiem tyle. Juluch ma tyle czasu, żeby grać. Ja nie mam tyle czasu, żeby tyle grać. Ja już nie mam czasu w ogóle. No ja mam. Dobra, oświecony pies i oświecony pirot. Dobra. Ja pokazuję mu jak kwipunek. Schodzimy troszkę na... A ja rękę. Dobra, dobra, już to widać. Tidal Spellbook i Glide Steelhammer. Ale to nie koniec, bo ja mam 7 tych Tidal Spellbooków. A ile ty sprzedajesz tych spellbooków? Tidal Spellbooków? Na razie 3. Na razie 3 są do sprzedania. Jeden za 5 milionów. No 5 milionów, no taka dobra cena chyba. Dobra, zapraszamy na wyspę, tylko tego Jana, bo inni to nawet nie kupią, bo najlepszy typ tu ma 86 tysięcy oprócz nas, tak więc nie ma sensu innych. Puh! A masz, Samera! A masz! A masz! A masz! W ogóle miałem opowiedzieć historię, skąd ja to mam. To zaraz opowiem. Schackował. Nie schackowałem. Nie schackowałem. Zaraz powiemy prawdziwą historię. Tylko przyjdziemy nie, mój... Tylko przyjdziemy mój parkier. Uff. No, no ja jestem parkurowcem, nie? Ja dawno tego parkura nie robiłem i teraz nie umiem go przejść. Dawaj. Dawaj. Ja sam spróbuję. A, żyje jeszcze. O. Jak ja się rozkręcę, to będzie koks. Jak się zapytacie skąd mam tego Tidal Spellbooka, to Juluk mi dał, bo po mnie na takie stać. Ja go na takie rzeczy nie stać. No ty masz kurde jakiś skalkowanych kolegów. Mnie. Jeszcze nawet nie powiedziałem historii, proszę nie zaczynać od historii, okej? Zaklikowałem kolegów. Zahakują wszędzie. No jestem najgorszy w tej głupie Merkury. W ogóle jest tajemnicza wersja Minecrafta, której nie ma w launcherze. Bo patrz, jest 1.6. Jest 1.6.2. Nie ma 1.6.3, jest 1.6.4. Gdzie to 1.6.3? To musi być jakaś zaginiona wersja. No bo jej nie ma w launcherze. To ja wiem, że nie ma. Nie wiem, czy w innych nie ma, bo no, ja mam oryginalny preview, bo mam Minecraft preview, więc mam oryginalny launcher. Tak więc nie wiem, czy w innych jest. Nie wiem, ja może sobie kupię. Nie, byłem już tak blisko i bym już powiedział historię, a spadłem na sam dół. No i spadłem znowu na sam dół. Naprawdę, zaraz nie będę przekonał. Może powiedz tą historię?
Zaraz nie będę przechodził tego parkura, i tak ją opowiem, bo mnie już to denerwuje. Dobra, ja idę przeczytać Tidal Spellbooka. To idź. Bo ja w ogóle nie mam czasu zatestować. Od razu mówię, jak ten, jak bijesz w dwóch naraz, co nie, jak są blisko, to ci biję w dwóch, ale w jednego 60, w drugiego 20. Od razu mówię, bo ja już testowałem. Tak naprawdę to wczoraj testowałem, wieczorem. I w ogóle w końcu Tori użył mojego pomysłu na film, nie? Czekałem. No czekałem trochę na to, a dzisiaj dopiero na Tori 2 został rzucony. Jaki pomysł? Że w klanie prawie wszyscy mają tą samą nazwę, nie? I dopiero dzisiaj to wrzucił na Tori 2. Smutne trochę, że... Ja napisałem mu to z 2-3 tygodnie temu. I teraz... Możecie zobaczyć. Będzie link do tego filmu w opisie. A ja teraz mam problem, bo kolegą i koleżanką zachciało się wpisać. Fajnie. Akurat jak nagrywamy odcinek. Fajnie. Ja już nie pamiętam swojego parkura. Mojego? Swojego. Mojego. Ej, kogo? A, mamy obok siebie bazę, więc po. Dawaj mój parkur, przejdź. Dobra, przeszedłem ten parkur w końcu. Daj mi fajkę, daj. Zaproś mnie w ogóle na wyspę. A czekaj, muszę cię zaprosić właśnie. Dobra, jak przejdziemy jego parkur, to wam opowiadam historię. No i tam parkur łatwy. Z ciebie coś boli, że ty to sprzedajesz za 200 tysięcy. To co, ja bym sobie zniszczył z wyspy i co, też tak bym sprzedał? Ale co? No po tyle chodzi. O tyle chodzi założenie nowego konta, które możesz zrobić za darmo. No to? Ale ja to sprzedaję za 200 tysięcy i tak. To w końcu 200 tysięcy islandzkich pieniążków kosztuje stworzenie nowego konta w Robloxie, czy jest za darmo? Nie wiem. To jak chce, to nie. Jak ktoś chce, to nie kupi, jak nie, to nie. Mnie to tam mało obchodzi, czy kupi, czy nie. Nie zależy na money. All I need is a dollar. All I need is a dollary, dolary. Jakaś tam piosenka była o dolarze, ja jej nie pamiętam. I need a dollar, 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 dollar is all I need. Da się wspinać? No da się. Co? Dopiero wczoraj się o tym dowiedziałem. Ja dopiero teraz, bo ja nie mam tak dużo czasu na granie jak ty. A no bo ty se jeździsz. Niepotrzebnie. Czemu niepotrzebnie? Wolisz jeździć niż grać? I tak niedługo pojadę. Zaraz dostanę. A masz w głowę. Masz. Ej, ale ten... Ja wiecie czemu Tidal Spellbook jest lepszy od zwykłego spellbooka? Pobiję na boki. Nie. Bo jest niebieski. A my kochamy niebieski. Au. Niebieski ulubiony kolor. I love this blue. Ja nie kocham niebieskiego, nie zakochałem się w nim, nie będę chodził z niebieskim, sorry bardzo. Próbuję cię rozśmieszyć, ale mi coś nie wychodzi. A w ogóle miałem powiedzieć tą głupią historię. Ja już w ogóle nie gram, bo już sobie spędzam
z kolegami, z dziewczyną czas. No co mam robić innego? Granie mi się już lubiło. Daj mi kolegu. Ja no żartuję. Sorry za to cięcie, ale okej. Okay. Szybkie cięcie. Polska 2020. Co się stało, a zapomniałam, że umiem wycinać. Mama równa się pokój. Tak można powiedzieć. Z buta wjeżdżam. Z buta wjeżdżam. No, co innego mogę powiedzieć? Nie wiem, z kahala wjeżdżam. Z juloka wjeżdżam. Z upośledzonego psa wjeżdżam. Ze mnie wjeżdżam. Panie, po co? Ty jeszcze żeś tego nie usunął? Tego. Nie, nie chce mi się. A tobie się w ogóle coś chce? Tobie się w ogóle coś chce? Ej, ale wiesz, że ty też nie możesz być bestii ze mną zamknięty? Wiem. Także trochę tego nie przemyślałeś. A pokazać ci coś? Nie wiedziałem, że to zrobisz, ale ja cię dopiero sprankowałem i szafrany, bo i szafrany, bro. Dobra, muszę mówić tą historię. Zaczynamy od tego, jak zdobyłem Glidet Spellhammer. Dobra. To było tak. Chodziłem sobie na random wyspy, nie? O tak, o jak teraz robię, pik, 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 se wchodziłem tu random, nie? No, i działo się tak. Było hobby. Na początku robiłem coś takiego. Czyli normalnie przechodziłem. Co nie? A dopiero później się skapnąłem, że jest wielki skrót. Zrobiłem to w 3 sekundy. Byłem na trzech miejscach. I przez to wygrałem bufalkor krysztal. I później poszedłem kopać złoto. I zrobiłem Hammera. Taka jest historia Hammera. A historia Tidal Spellbooka jest jeszcze krótsza. Mowier, ty taki kolega do mnie dołączył. Powiedział, że ma Tidal Spellbooka. Ja powiedziałem, że nie mam normal. On się spytał, czy chce. Ja mówię tak. No i zaprosił mnie na wyspę, ja wszedłem i on mi dał 9 Tidal Spellbooków. Mówię, prosto, skapkowani koledzy. Moi koledzy są koks. Moi nie. O, tylko, jaki... tylko, patrz, moja koleżanka i dwóch kolegów gra. W ogóle w Island. A wiesz, ile osób gra z moich kolegów? A wiesz, ile ludzi gra w ogóle u mnie w Robloxa? Jeden. Dwóch. Ale wiesz, że to jest trudno. W ogóle oni nic nie mają. Ja sądzę, jestem najlepszy. Mhm. W ogóle. Biedny jestem. Ty jesteś biedny, to popatrz na mnie, jaki ja biedny. Ty biedniejszy ode mnie. A ja jestem biedniejszy od ciebie, wiem o tym. O, ja jestem od ciebie biedniejszy. Nie tak, ja jestem od ciebie biedniejszy. Nie, to ja jestem od ciebie biedniejszy. Ej, bo ty raz sobie sprzedasz Tidal Spellbooka i tyle, nie mam sobie czego nic w kajsie. I tak nikt ode mnie nie kupi, bo nikt mnie nie lubi. Ale wiesz, trafisz na jakiegoś dobrego typa. Kupi wszystkie i kurde masz 5 miliardów w hajsu. 16 milionów. A ja tylko 0. Dobra, ja kończę ten odcinek, bo to już będzie trwać 5 lat. Dziękuję, do widzenia. Tak.